Pierwszą półfinalistką w programie Mosz Grajwka Zostań Gwiazdą jest Gabriela Borkowska z piosenką Hejter. Życie miałam jak ze snu, jeden hejt i zniknął cud. Nie wiedziałam, co robić dalej. Wśród znajomych pełen luz, choć w mym sercu jeden gruz. W życiu trzeba być twardym człowiekiem. Dziś już wiem, że nie można godzić się na zło. Teraz już wiem, nie upadnę, choćbyś ranił. Teraz, gdy już zabliźnione moje rany są, znów pragnę żyć, spokojnie śnić. Mama mówi o choć już koło wszyscy kpią, nie przestaję szukać pomocy. Wiedz, że z hejtem to jest tak, gdy przestajesz się go bać, jest obdarty ze swej mocy. Dziś już wiem, że nie można godzić się na zło. Już wiem, nie upadnę, choćbyś ranił. Teraz, gdy już zawiśnione moje rany są, znów pragnę żyć, spokojnie śnić. Nie niszcz innym życia, hejtując z ukrycia piękne komentarze. Gdy cię zło omami, to twe serce strami. Gdzie w tym wszystkim widać jakiś sens? Dziś już wiem, że nie można godzić się na zło. Teraz już wiem, nie upadnę, choćbyś ranił. Teraz, gdy już zawiśnione moje dziś już wiem, że nie można godzić się na zło. Znów pragnę żyć, nie upadnę, choćbyś ranił. I tak, kochani, pierwszy występ za nami w naszych półfinałach, a z nami Gabrysia Borkowska. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, witamy. Bardzo nam się ciebie miło oglądało. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że troszkę cię ta trema za pierwszym razem no, zżarła, tak można powiedzieć, a teraz było znacznie lepiej, swobodniej. Lepiej się czułaś przy tym występie? Lepiej się czułam, też podkreślając, że poprzednia emisja to był po prostu mój pierwszy raz w telewizji i stres mnie trochę zżarł, nie ukrywając, a teraz już wiem, z czym to się tak naprawdę je i byłam bardziej przygotowana. Naszym jurorom się podobało również? Heniu, oczywiście podobało mi się. Ty napisałaś tekst? Tak, ja w pełni. No, bo faktycznie widać, że teraz było to przekazane, było to widać, że ten temat jest ważny. A jak powiedz, jest? Jak ty to śpiewałaś? Czy też odczuwałaś to, o czym śpiewasz? Tak, tak. I w pełni się jakby wcieliłam w rolę. Mhm. Tak. Tym razem zauważyłem rzeczywiście, że w porównaniu do pierwszego występu byłaś w tym, co robiłaś. Czyli super emocje. Pierwsza połowa zaśpiewana fajnie, w drugiej troszeczkę bujałaś się z głosem, ale wiesz co, śpiewałaś o czymś ważnym, to było słychać i czuć.
A przyjechałaś do tego programu, bo? Ponieważ chciałam pokazać swoją twórczość szerszemu gronu odbiorców i chciałam też pokazać, że hejt to jest naprawdę zła rzecz i nikt z nas by nie chciał go doświadczać. Mnie pokazałaś, że warto być w życiu przyzwoitym i o to chodzi. A śpiewa o tym hejcie przepiękna, młoda dziewczyna, która tego doświadcza. Bardzo się ciebie dobrze słuchało. No to mam rozumieć, że dalsze plany swoje zawodowe łączysz właśnie ze śpiewem. Dokładnie tak, jak najbardziej. Życzymy ci zatem powodzenia i dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.